Jest pewna rzecz, o której wam jeszcze nie powiedziałem, a chyba powinienem. Mam swój serwer Survival. Tak, pewnie większość z was wie, że mam serwer Creative, ale Survival to jest serwer, który mam, co prawda, od niedawna. Dokładnie. Nazywa się mc.mysurvival.pl i macie IP w opisie. Jest on na wersji 1.14.2. Nie, 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 na 1.14.4. Pomyliłem się, jak to nagrywałem, także poprawiam się teraz. Ale to nie o tym. Jakby chciałem wam przy okazji powiedzieć o tym, że go mam, ale tak naprawdę chciałem zrobić coś o wiele ciekawszego dzisiaj. A co takiego? Już wam mówię, ale na początku niech każdy z was zostawi subskrypcję oraz łapeczkę w górę, ponieważ dobijamy do 40 tysięcy subów. Oraz do ilu łapek w górę? Nie, to jest nowa seria. W sensie, nie wiem, czy to będzie seria, czy odcinek tylko pojedynczy, ale zostawcie te 2000 łapek w górę. Wtedy możemy zrobić coś jeszcze podobnego kiedyś. No i na początku powiem wam, że inspirowałem się troszeczkę serią Minecraft Extreme, ale to chyba nie problem, co nie? Co będziemy dzisiaj robić? Już wam mówię, ziomeczki. Dzisiaj znajdziemy sobie domek widza i przerobimy go na ładniejszy domek, czyli coś, co robiłem już kilka razy z Doknesem, ale nie robiłem tego jeszcze na moim serwerze i nie robiłem tego sam, także dzisiaj spróbujemy coś takiego zrobić. Chyba wyjdzie. Przynajmniej trzymam kciuki, że wyjdzie. Wy również trzymajcie. Ja włączam Vanisha, włączam szybko GM3 i lecimy szukać widza, który aktualnie nawet nie wie, że jestem na serwerze, ponieważ wyświetliło im się, że z serwera wyszedłem. Także zobaczymy, jak na to zareagują. No to losowo z listy wybierzmy sobie w takim razie Meteo XR. Zobaczmy, czy on ma jakiś domek. Mateo, nie Meteo. Okej, okay, Mateo ma domek z kimś, więc chyba raczej tutaj niczego im nie będę zmieniał. Szukam kogoś, kto najlepiej mieszka sam i ma swój taki własny domek. Lol, co to za budowle wielkie w ogóle. Ło kurde, bele, jakie dziwne konstrukcje. No dobra, powiem wam, że szukałem bardzo długo i znalazłem kogoś, kto ma nick Sopa Elogilatis. Okej. Okay. No i zobaczcie, jego domek prezentuje się póki co właśnie tak. Z tego co widzę, mieszka on w koło innego zamku, jakiegoś wielkiego, ale tutaj jest jego kuboid. W ogóle na serwerze są kuboidy, jeśli jeszcze nie wiecie. No i myślę, że gość ewidentnie chciałby mieć jakiś fajny, ładny domek, co nie? Więc ja włączam sobie Creative'a, wyłączam Vanisha. Okej, okay, zapytałem go, czy chce nowy domek, znaczy ulepszony domek. Kurde bele, oby się zgodził. Zgodził się! Dobra, w takim razie lecimy z akcją, epicko. Okej, okay, także jego domek, jak widzicie, to na razie jest po prostu jeden wielki kloc. Ale spokojnie, już niedługo, ponieważ po mojej interwencji będzie to superancki domek. Kto tu jeszcze jest? A, Leoncio. Okej, okay. Widzę, że tu się zaraz zbiegną wszyscy. Nie no, spoko. Więc bierzemy drewno i lecimy, kurde, bele. Zrobiłem jakiegoś fajnego domku, tylko trzeba coś fajnego wymyślić, to jest problem na początku. Nie będziemy się bawić w nic zbytnio skomplikowanego, no bo w końcu obiecałem, że ten domek tylko ulepszę. Nie mogę go zbudować od nowa, więc musimy, kurde, bele, skupić się na tej bryle, która jest już zbudowana. Zaczniemy sobie od czegoś takiego. Tutaj strzelimy mu okno jedno, drugie i będzie mu takie wielkie okna. O kurde, bele, ale to będzie bicie. Zapamiętajcie koniecznie, jak ten domek wyglądał na początku i jak będzie wyglądał na końcu. A zbudujesz też koledze? Nie, 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 nie zbuduję koledze. Napisałem do swojej osoby, dobra, MSG. A sopa, dobra. Okej, okay, no, dobra, nieważne, lecimy dalej z budowaniem. Początek zrobiony, mamy coś takiego. No i właśnie stąd będziemy wychodzić do kolejnych rzeczy. Tak sobie teraz myślę, może by tak zrobić tutaj jakąś taką wieżę na przykład. To chyba będzie dobry pomysł. No co jak co, ale mógł zbudować cokolwiek i myślę, że gość będzie zadowolony, no bo jego domek wcześniejszy. On nawet nie ma kuboida. O kurde, bele, trzeba kuboida mu zrobić, bo inaczej wszystko mu się tutaj potem zniszczy. Znaczy, ktoś przyjdzie i mu to wszystko zniszczy, więc robimy szybko kuboida. Swoją drogą pokażę wam przy okazji, jak go zrobić. Bierzemy sobie diamenta, bierzemy sobie drewno, proszę państwa. O, o, jeszcze jedno drewno i mamy kuboida. Gratulacje. Gdzie jesteś, Sopa? Masz w prezencie ode mnie kuboidzika, proszę bardzo. O nie, sorry, to nie to, to jest drewno. O, dawaj, dobra, tu masz kuboida. Tu masz, no bierz go szybko. Ej, no. Masz kuboida, stawiaj go w domku i nawet nie chcę słuchać tego, że ktoś ci ten domek potem zniszczy, bo ja się staram robić go ładnie. Jak ktoś go zniszczy, będzie troszeczkę przypał. Kurde bele, zepsułem wcześniej wymiary. Muszę to odmierzyć od nowa wszystko i muszę usunąć troszeczkę ściany, bo to brzydko tu będzie wyglądać, jeśli to będzie aż takie szerokie. Okej, okay, wieża i podstawa zrobiona. To będzie mniej więcej takiej wielkości, bo nie chcę przesadzać. Myślę, że będzie gites. No i teraz zrobimy tutaj jakiś daszek do góry. Na przykład z andezytu. Tak, andezyt to jest akurat dobry blok na daszek, więc myślę, że nada się idealnie. A będę na odcinku? No nie wiem, Sopa, czy będziesz na odcinku. Musisz to sprawdzić sam. Chociaż jak to oglądasz, to pewnie już wiesz, że jesteś. I nieważne, dobra? Po prostu budujmy domek, to jest ważniejsze w tym momencie. Daszek ogarnięty. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. No i powiem wam, że wow. Wyłączę może shadery od razu, bo tak powiem wam, że troszeczkę ciemno od tej strony. Potem je włączę z powrotem. Dobra, bez shaderów wygląda to go.
gorzej, ale spokojnie, jeszcze sporo przed nami. Kurde, ktoś elytrą poleciał, ale się to zbiorowisko przed chwilą zrobiło, o co chodzi? Co możemy zrobić mu jeszcze oprócz domku? Myślę, że jakąś farmę się ogarnie, co nie? No, żeby gościu był szczęśliwy, żeby miał wszystko do życia, co jest potrzebne, bo z tego co widzę, infysisopa itemów on na razie zbyt dużo nie ma. No, wręcz bym powiedział, że prawie w ogóle nie ma itemów żadnych. Nie, dobra, wiecie co? Zamieniam dach z tego andezytu, bo to niezbyt fajnie wygląda, na takie ciemne drewno, bo prezentuje się o wiele lepiej. Wezmę sobie też jeszcze szybko schodki i lecimy tutaj, też naprawimy szybko, bo zepsułem. Takie może być, to ma ładnie wyglądać, a nie brzydko. No i o wiele lepiej, no kurde, bele, z tym drewnem to jest nieba ziemia. Ej, ale tu serio się zbiorowisko lobi. Nie dość, że przyszła jeszcze Iza, tutaj jeszcze ktoś tam przyszedł z tyłu, z tego co widziałem, tak dokładnie, Leon jeszcze przyszedł. Trochę to trwało, ale wieża jest już oficjalnie skończona. Wygląda ona tak, teraz zajmiemy się pozostałą częścią, chociaż może jeszcze jakieś okienka się dorobi? Ej, w sumie okienka wyglądałyby tutaj gites. O, mniej więcej takie, spójrzcie na to, jakby to jest ogólnie spoko patent, który rzadko się wykorzystuje właśnie z takimi okienkami. Jakby ja wam polecam, bo to dodaje właśnie uroku takim domkom. No zobaczcie, kurde, biele, no plus 10 do wyglądu, tylko najpierw skończę, o teraz, o. No według mnie to wygląda kozak, tylko ta wieża jest trochę mała w porównaniu do tego okienka, ale niech już będzie, wygląda to spoko. Tu się jeszcze strzelić sztuczną szybę, za którą nic nie ma, ale niech będzie. I po drugiej stronie zrobimy sobie to samo. Przy okazji daję wam fajne tipy do budowania, także wiecie, jeśli chcecie skorzystać, to zapraszam bardzo serdecznie, możecie, jak najbardziej. Ale, jeśli chcielibyście wykorzystać jakikolwiek tip do budowania ode mnie, wbijcie koniecznie na mojego Instagrama oraz mnie zaobserwujcie, ponieważ dobijamy tam do 10 tysięcy obserwujących. No i wtedy możecie tego używać na luzie. Jakby wtedy spoko, ja się nie będę interesował, ale ta obserwacja, kurde, bele, jest konieczna, także zapraszam bardzo serdecznie. Nie, no żartuję, możecie wykorzystywać kiedy chcecie, ale fajnie, jeśli byście zaobserwowali tak czy siak. No dobra, ale teraz zostało nam tylko tyle, wieża została skończona, no i teraz zajmujemy się pozostałą częścią, a później musimy zrobić jeszcze to w środku, ponieważ no chciałbym zrobić to kompleksowo, wszystko, a nie tylko, nie wiem, jakąś wieżę czy coś. Od A do B, co? Od A do B? Chyba od A do Z bardziej. No dobra, to jest bardziej skomplikowana budowla niż myślałem, bo powoli się tutaj gubię, próbuję robić jakieś dekoracje, ale to jest mega ciężkie. Ale liczę, że jakoś wyjdzie tak czy siak. Dobra, tutaj jakieś takie dziwne rzeczy porobiłem, nieważne, okej? Okay? Nikt nie będzie patrzył na to dokładnie, po prostu nie, dobra, nie. Od tej strony to wygląda strasznie, kurde bele. No ale teraz tak, dach prawie zrobiony, tutaj sobie jeszcze tylko go dociągnę, tutaj coś takiego. No umówmy się, że mamy już prawie koniec. No dobra, no nie wygląda on najlepiej na świecie, ale jest skończony. I od zewnątrz powiem wam, że ten domek prezentuje się całkiem fajnie, ale brakuje tutaj kilku rzeczy, między innymi tutaj czegoś, bo to wygląda w tym miejscu strasznie akurat. No przerabianie domków jest cięższe niż myślałem, szczerze mówiąc, no. Ale okej, okay, ostatecznie wcale nie jest aż tak mega źle, no bo spójrzcie, no. Czy to źle wygląda? No nie wygląda to źle, jest spoko. Trochę niska ta wieża mogłaby być wyższa, ale no ja bym chętnie sam w takim domku zamieszkał. Myślę, że gościu, który tutaj mieszka, czyli jak on miał nick? Sopa Elokilatis. Myślę, że on również będzie z niego szczęśliwy. Zróbmy coś w środku fajnego, okej? Okay? Musimy być mili. Oprócz tego, że naprawiliśmy mu domek, który wyglądał wcześniej, no strasznie, jak dobrze pamiętacie, no to musimy również dać mu jakieś prezenciki. Nie wiem, jakiś enchantik na przykład. O właśnie, kurde bele, zrobimy mu jakiś enchant na przykład. Pomijając fakt, że wejście jest serio dziwne, bo tu się tak wchodzi jakoś. Czemu jest dyrt w środku? Nie, tak nie może być. Dobra, szybko, jakieś schodki tutaj damy na tym wejściu, żeby to nie wyglądało tak strasznie. No cóż, no jakoś trzeba improwizować, więc niech będzie coś w tym stylu. Ale w środku zbyt dużo miejsca nie ma, więc trzeba będzie jakoś to wszystko ładnie ogarnąć, żeby to wszystko tutaj zmieścić. Czyli tak, drzwi w tym miejscu. No drzwi dużo miejsca nie zajmą, także luzik, będą tutaj. Oprócz drzwi przydałoby się jakieś skrzynie, no bo w końcu gdzieś trzeba trzymać swoje wszystkie rzeczy. Tylko skrzynie, gdzie ja mogę włożyć, to jest jeszcze lepsze pytanie niż to, jak zbudować ten domek. Nie ma miejsca na skrzynie, o nie. Ej, ale wymyśliłem coś epickiego. O kurde bele, o mamo, jaki jestem kozak, zaraz to zobaczycie. No i proszę państwa, to był kozak pomysł, tylko żeby tego dyrta tu nie było, bo w końcu dyrt to jest jak w piwnicy. I teraz tak, tu będzie pięterko, na to pięterko będzie wchodzić się gdzieś tędy, co prawda, no to nie, no całkiem spoko to wygląda. I na tym pięterku będzie na przykład łóżko. Tak, bo łóżko jest potrzebne w domu, okej? Okay? Dajmy na to różowe, no co jak co, różowe łóżko każdy lubi, więc proszę bardzo, jest różowe łóżeczko, a na dole będzie pomieszczenie z jakimiś skrzynkami i tak dalej, jestem mistrzem planowania przestrzeni, kto inny by na to wpadł? Nie no, pewnie dużo osób, ale ja i tak się jaram, bo fajnie to wygląda. Tutaj crafting, ja ci jeszcze normalnie, ziomku, strzelę gdzieś piecu kilka, na przykład w tym miejscu, no i teraz ty tu masz w ogóle na tym piętrze pełno rzeczy, na drugim piętrze masz swoją osobistą przestrzeń, jeszcze żebyś nie wypadł, to ci tutaj położę jakieś płotki dla bezpieczeństwa. No i teraz to jest bajunia. Lampy są, na dole jeszcze lamp nie ma, więc damy sobie jakieś pochodnie. Domek w środku skończony.
skończony. Od zewnątrz skończony. Myślę, że jakieś rzeczy sobie tutaj jeszcze pododaję. Ale może jeszcze jakieś dekoracje? Na przykład jakąś ścieżeczkę ci zrobię, a co mi szkodzi? No i koło ścieżki na przykład jakąś małą farmę. Albo tą farmę możemy strzelić gdzieś od tej strony. A zróbmy to jakoś tak. Zespawnuję mu może jakieś zwierzątka czy coś w tym stylu. Czekajcie, gdzie są płotki? Nie płotki, jejku, furtki gdzie są? Dobra, są furtki, pięknie, kładziemy ją tutaj. I niech ma tutaj krowy. O, krowy są spoko, tak. Proszę bardzo, ziomeczku, cała farma krówek. A jeszcze w bonusie, jako że jestem żelazny, nie wiem czy wiecie, powstaje mu tutaj żelaznego golema, który będzie jego przyjacielem, tak. Pytanie tylko, czy na tym serwerze są włączone żelazne golemy. Mam nadzieję, że tak, dobra, więc niech ma go w domku. Proszę bardzo, żelazny golem dla ciebie jest, pięknie. I nie umieraj, ziomeczku, nie umieraj, spokojnie, spokojnie, okej, jest żelazny golem, pięknie, siedzi sobie tutaj. Ej, no mówcie co mówcie, ale ja zawsze marzyłem, żeby mieć żelaznego golema w domku i mam nadzieję, że mu się też spodoba. Tylko, że tu nie da się wyjść teraz. O, wyszedłem, dobrze, jest dobrze. No to co? Domek skończony. Prezentuje się on właśnie tak. Mam nadzieję, że Sopie się podoba. Zapytam go w sumie, co o tym sądzi. Sopa, co sądzisz? Dawaj, pisz, a nie karm krowy, tylko napisz mi, co o tym sądzisz, ciomeczku. On jest głuchy. On nie czyta czatu. 3 razy mu napisałem, a on kompletnie nic. No ej, no naprawdę chciałbym wiedzieć, co sądzisz o tym domku, ziomek. No cóż, no. Sopa nie chce odpowiedzieć, co sądzi o domku. Także będziemy chyba kończyć. Co? Jeszcze pytasz mnie, co? O, napisał! Ładny. A mogę trochę żelaza? Nie, no dobra, masz. Żelazo mogę ci dać zawsze. Proszę bardzo. Czekaj, gdzie to było żelazo w ogóle? Masz tutaj, proszę bardzo. Łap to żelazo, baw się nim, kurde, bele. A my kończymy odcinek. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Jeśli chcielibyście więcej odcinków z tego serwera, z jakichś takich rzeczy, na przykład zbudowania farm naszym graczom, albo na przykład z jakichś podziemnych baz, dajcie koniecznie znać w komentarzu, a my widzimy się już jutro o 9:00 oraz dzisiaj wieczorem na Lewiku, jak codziennie. Dzięki, że byliście, pa pa! Ej, a tak przy okazji możesz wpisać na moją grupę na Facebooku, albo na któryś z tych dwóch filmów, który widzisz właśnie teraz na ekranie. Ten po prawej to epicki film, w którym nasi widzowie ścigali się o Minecraft Premium, a ten po lewej to inny film z tego kanału. Także wbij na którykolwiek z nich, oba są super, a my widzimy się jutro, powiedziałem to już 300 razy, pa pa!